Przyjechałem tu, żeby wydobywać, a nie budować łajby. Po awarii pogłębiarki Chrisa sam to zrobię. Andy wrócił do ojca, żeby z nim pracować. Tu jest moje miejsce. Był to najszybszy sposób, 46 gramów, na uzyskanie małej wypłaty. Teraz obie pogłębiarki stały obok siebie. Andy, wydobądź złoto, zanim Chris cię uprzedzi. Lecz każdy Kelly pracował na własny rachunek. Odzyskałem Andiego, teraz odzyskam drugiego, kapitana Chrisa. To brzmi jak nazwa płatków śniadaniowych. Nurkuję. Parter. Zabawka dla dzieci, święty Mikołaju. Stroje sportowe. Właśnie tu chcę pracować. To łatwy do przesiewania surowiec. Myślę, że jest tu złoto. Odpalaj. Zobaczymy, co tu jest. Znajdź jak najwięcej złota. Widzę Andiego. Nie wrócę na Paddy Wagon. Pracuje 2 metry ode mnie. Nie znoszę tego gówniarza. Całkiem niezłe złoto. Duży samorodek. Jeszcze jeden. Złoto. Zobaczymy, co my tu mamy. Wezmę trochę stąd. Zatkam mu ssawkę nogą. Nie będzie mógł wydobywać. Podoba ci się? To niebezpieczne. Skończy się bójką. Spływaj, głupku. Puszczaj, idioto. Odbiło ci? Ostrożnie, żeby nikomu nic się nie stało. Skoro nawet brat Kelly potępiał bójkę braci, sytuacja musiała być naprawdę niebezpieczna. Chris nie rozumiał, że Andy go nie słyszy. Nie rób tak. Co się dzieje? Tak jest. Lepiej uciekaj.